Ja już mam widzę na tym, to jest kolejny film z tego kanału. Dzisiaj jesteśmy znowu na dropiku i ogólnie został zniszczony. I zobaczcie, co jakby postanowiliśmy. I tutaj postanowiłem, że zrobię taką deskę i zrobimy konstrukcję, która będzie, jakby będziemy kłaść na to, żeby zlikwidować przy okazji tutaj dziurę i żeby pokryć deskami jakby wybicie. Więc ja tutaj zabieram się do roboty. Nie wiem. Tak tu się wszystko prezentuje i teraz muszę zagiąć to, żeby nie odpadało, więc przycinam sobie nogą, bo muszę nagrywać i... Dobra, raz. No i G, i mamy platformę. Taki progres dropa ogólnie, jest git. A taki progres stolika jest ogólnie skończony, da się latać i nie mamy dobrej ziemi, żeby więc... Więc jest taka z mechu, nie? Jest to tak prowizorycznie, jest okej. Flat. Pa, pa, pa. Czaririna, rariri. Boję się. I w drzewo bym walnął. Ogólnie dzisiaj bardzo duży progresik. Tutaj powstała jedna hopa i nie ląduje się na stolik, na lądowanie stolika i to tak wygląda fajnie, więc ogólnie sobie raz to przejadę, raz zwykły, raz to i na dzisiaj jakby z tego dnia było tyle, bo nic nie nagrywałem, zapomniałem nagrywać i mam mało procent, więc go. Dobra, ogólnie najpierw lecę tą zwykłą. Nice. I teraz lecimy tą dla mnie przystosowaną. No i teraz lecimy tą dla mnie. Nice. To taki hip jest leciutki. No. Ogólnie zobaczcie, tu jest szła trasa, nie? Tu jest taki ostry zakręt na dochopę, nie? Ja to przelatywałem na flaki, tak? Tu jest specjalne wybicie dla mnie. Ale sprawa jest taka, że teraz dowaliliśmy inną trasę, centralnie ten stolik i boję się, że przelecę go 2 albo 3 razy. To będzie mocne. Mianowicie trasa idzie od tej bandy, jak tu jest ta banda, za ten skręt, to tu jest centralnie wprost na hopę i boję się, że mnie tak mocno wywali, że nie wiem, że ten amortyzator nie wytrzyma. Po glebie w drzewo ogólnie. Troszeczkę postanowiliśmy to naprawić, tego kickerka i jest zarąbisty. Zobaczycie sobie ten stoliczek. Zobaczcie, przenieśliśmy kickera stamtąd. Tam było oczywiście kicker, jak oglądacie to wiecie. I przenieśliśmy go tutaj i mamy wybicie drewniane i naleźliśmy innego piachu, bo niestety ziemi tutaj nie ma. Więc nie czepiajcie się, bo ja już dużo hobby w życiu zbudowałem i tu po prostu jest taka badziewna. Dobra, ogólnie kolejny upgrade. Zrobiliśmy tutaj, w sumie ja to zrobiłem i zrobiłem tutaj taką osłoneczkę, żebym znowu nie walnął. Znaczy, pewnie walnę, ale to w przyszłości, wyczekujcie. Tutaj taki mały stolik z piachu. No nie ma tej ziemi takiej, żeby uklepać, grabić, uklepać, więc trzeba sobie jakoś radzić. No i taki upgrade'ik, więc chyba jest okej. Jak widzicie, poleciałem znowu dropa, pomimo tak naprawdę, nie wiem, czy można powiedzieć to kontuzji, rozwaliłem się o drzewo i poleciałem znowu dropa, więc ESG. Nice.
siema, kolejny dzionek tutaj, spocik. Tak to wygląda wszystko. Tam powiększyłem tą na drzewo. No i co? Skaczemy. Ostatni dzień na dropie najprawdopodobniej, bo straciliśmy pozwolenie, ale to nam wszystko wyjaśnię. Siema na mordaczki, ja powracam. Dawno mnie nie było, ale powracam. Ale... Okej, więc tak się prezentuję. No, na teraz. Zobaczymy, jak to będzie po zniszczeniu. I tak to jest. Może lepiej nie. No i ostatni skok na dropie oczywiście, czyli legendarnym, wielkim dropie. Jest! Pamiętajcie, żeby zostawić subika w górę. Nie, co? Pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapę w górę. A my lecimy dalej. Go! Yeah.